Dzień dobry moi mili. Witam Was na naszym kanale Innowacyjny Dom. Dzisiaj jesteśmy w firmie Hegam. Hegam jest producentem kotłów peletowych. Już po raz kolejny jesteśmy u nich, dlatego że mają nowości. Zaprosili nas do siebie. Kilka dni temu rozmawiałem jak z Martyną, co u nich słychać. Powiedziała, przyjedź, mamy fajne rzeczy, więc dzisiaj jesteśmy. Nakręcimy dzisiaj 3 albo 4 odcinki w temacie grzania. Nie pompamy ciepła, jak ostatnio, ale bardziej jakby kotłami. Będziemy mówić o kotle na pelet, o nowej wersji kotła na pelet, który już był na naszym kanale umówiony. Porozmawiamy sobie o klimakonwektorze, ale porozmawiamy też o super nowości od Hegama, czyli o kotłach zgazowujących drewno. To wszystko dzisiaj nakręcimy dla Was. Te filmy będą się sukcesywnie pokazywały na naszym kanale. Zapraszam Was, będzie się fajnie działo. Witam Cię Martyna, przywitajmy się z oglądającymi nasz kanał. Dzień dobry. Martynka, dziękuję Ci, że możemy Cię nakręcić odcinek. Kilka dni temu dzwoniłaś do mnie, mówiłaś, że są nowości, szybka reakcja. Dzisiaj jesteśmy właśnie u producenta kotłów i pomp Hegam. Martynka, powiedz mi, przy czym stoimy teraz? Co to jest za nowe cudo, które Wasza firma wyprodukowała? To jest nowość tej jesieni, kocioł peletowy, ale taki kompaktowy, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo niski, wąski, 1,60 m na wysokość, niespełna 48 cm na szerokość. Tak. Wszędzie się zmieści, dodatkowo na biomasę, czyli na to, co de facto jest teraz najbardziej popularne. Tak? Czyli kocioł peletowy, to jest kompletny kocioł peletowy. Kompletny kocioł peletowy. Okej, powiedz mi, bo jak znam Wasze produkty, to zmieniła się i wygląd, poleciliście z duchem czasu, ale zmieniła się też kolorystyka. Powiedz mi, skąd te zmiany u Was? Bo wiele lat, firma istnieje już 30 lat i jednak ten kolor niebieski z czerwonym był zawsze, a tutaj mamy szary i szary. Po prostu poszerzyliśmy gamę kolorystyczną. Dalej mamy kotły niebiesko-czerwone w ofercie, ale też wyszliśmy po prostu naprzeciw potrzebom ludzi młodych, czy po prostu bardziej takiego nowoczesnego designu, gdzie kolory szarości czy odcienie czerni bardziej pasują do wnętrz. Do kogo skierowany jest ten produkt? Jest skierowany do osób, które chcą zadbać o ekologiczne źródło ciepła w swoim budynku, do osób też młodych, ponieważ można wysterować sterownikiem kotła z poziomu telefonu. Też do osób ceniących sobie jednak tradycję, bo to jest kocioł, tak? Do osób, które nie do końca mogą zainstalować pompę ciepła, bądź nie chcą po prostu. Mhm. Jakie są moce tego urządzenia? Jeżeli chodzi o Hegam Comfort K, pelet to jest 8 kW i tutaj mamy modulację od 2,6 do 8,6 kW mocy. Tak, czyli głównie ten produkt, można powiedzieć, skierowany jest nie do domów termomodernizowanych, bo tutaj raczej byłoby to za słabe, chyba że domek jest niewielki, ale do domów nowych. Do domów bądź mieszkań w większych budynkach wielorodzinnych albo w kamienicach o małych powierzchniach, powiedzmy sobie do 110 metrów powierzchni użytkowej, gdzie po prostu można ogrzewać i ekologicznie, też uzyskać dofinansowanie, do czego zaraz pewnie dojdziesz. Pewnie dojdziemy. Okej, dobrze, tutaj rozmawialiśmy o wymiarach, a jaka jest waga tego kotła? Zaledwie 120 kg, czyli można powiedzieć, że waga takiego rosłego mężczyzny. Dwóch chłopów może to wnieść na piętro lub do piwnicy bez jakiegokolwiek problemu. Martyna, powiedz mi jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo przed chwileczką też zobaczyłem sobie tutaj na tej ulotce, że ten kocioł można też w inny sposób ustawić. Tak. Na czym polega fenomen tego, bo powiedziałeś, że on jest do bardzo małych pomieszczeń. Co tu jeszcze można wykombinować z nim? Jeżeli komuś nie odpowiada dalej ta wysokość 1,60 m, to z różnych względów, to można tę część, czyli po prostu zasobnik na paliwo, przenieść na lewą bądź prawą stronę. Tylko wiadomo, trzeba zmienić ustawień tej rury Spiro. Tak. Czyli po prostu ten kocioł może być jeszcze po prostu niższy. Czyli możemy mieć, bo Państwo nie widzą dołu tutaj, ale jest około 70 cm od ziemi jest jakby cały ten palnik i tak dalej, a ta część, gdzie jest schowany zasobnik na pelet, można odstawić i dać obok, tak? Tak. No okej, to według mnie jest to bardzo ciekawe. Powiedz mi, jakie jest tutaj w tym kotle rozwiązanie, jeśli chodzi o palnik?
Palnik jest marki Venma, zainwestowaliśmy w tego producenta, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to palnik obrotowy, który przez obroty jest samoczyszczący się, w związku z tym nie wymaga tak dużej uwagi konserwacji. Mhm. Okej, okay. Czy to jest znana marka na polskim rynku? Myślę, że tak. Jeden tak. Z czołowych producentów palników. Oczywiście, że tak. Powiedz mi taką rzecz. Jakie jest zużycie tutaj jakby maksymalne? Bo oczywiście, żeby sobie też ktoś po prostu przeliczył, to wiadomo, że to w zależności od tego, jaką temperaturę grzejemy, podłogówka, grzejniki, jaka wielkość domu, ale maksymalne zużycie peletów? To jest niespełna 2 kg, bo 1,8 kg na godzinę. Mhm. Przy maksymalnej jakby pracy. Zdecydowaliście się też na nowe rozwiązanie, jeśli chodzi o sterowanie. Tak. Zdradź tutaj kilka fajnych Przede wszystkim sterownik ma możliwość ustawienia trybu tygodniowego. To jest chyba najbardziej taki, największy atut, najbardziej znaczący. Ale też jest tryb eko, jak najbardziej wygrzewania zbiornika tutaj ciepłą wodą pod kątem Legionelli. Mhm. Jest też możliwość otrzymywania powiadomień SMS. To jest w takim dodatkowym module, dodatkowo płatnym, jeżeli są jakieś komunikaty na sterowniku, nawet jeżeli jesteśmy poza domem, możemy po prostu sobie tym manipulować, sterować zdalnie. Mhm. Tak, jest on dotykowy, ładny, bardzo dużo funkcji. Powiedz mi taką rzecz, bo ogólnie to wychodzicie z nowymi produktami, ale rok temu, jakbyśmy tutaj rozmawiali o kotach peletowych, to cały ten biznes przechodził kryzys. To tutaj powiedzieliśmy, że firma ma 30 lat, a w tamtym roku więcej wam się sprzedawało pomp niż kotów peletowych, czy jak to było? Myślę, że jedno i drugie po prostu, aczkolwiek w tym roku ewidentnie kotły chyba przeżywają swoją świetność, szczególnie z gazowujący, do których dojdziemy później, Marcin, aczkolwiek pelet też bardzo jest popularny. I bardzo dużo jest rozwiązań właśnie teraz, zapytań do wspólnot mieszkaniowych, do bloków, jeżeli chodzi o pelety, i dlatego postanowiliśmy po prostu wypuścić troszeczkę mniejsze jednostki, żeby też odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów. Tak, bo tutaj stoimy, będzie kolejny film, będziemy za chwilkę o innym produkcie rozmawiać i jeszcze tutaj za mną jest inny produkt, bo oczywiście to nie tylko ta nowość na jesień 2024, jakby u was. Powiedz mi taką rzecz. Bo jest dotowany w czystym powietrzu? Oczywiście. Ma wszystkie papiery? Jest wpis na listę ZUM, spokojnie można wnioskować. Można sprzedać ten kocioł naszym klientom za jak długo byśmy czekali na zainstalowanie, znaczy na zrobienie tego kotła u was? No na chwilę obecną, biorąc pod uwagę ilość zamówień, czas oczekiwania wynosi około 8 tygodni plus minus, ale warto dzwonić, żeby się dopytywać w tej sprawie. Okej, dobrze. To w takim razie, a jeszcze mam takie pytanie. Proszę cię bardzo. Bo wasza firma jest wielopokoleniowa, można tak nazwać. Jest jeszcze założyciel tej firmy, tata. Jak on na te reaguje, na te pewne zmiany, bo to całkowicie coś innego niż takie tradycyjne. Czy po prostu łatwo jest wprowadzać nowe produkty, czy raczej ta tradycja ma tutaj duże też jakby znaczenie? Ja myślę, że różnice tak de facto się gdzieś zacierają, bo jest to kwestią po prostu wytłumaczenia i takiej dłuższej rozmowy, ponieważ każdy z nas ma inny pogląd i spojrzenie na daną sprawę, ale dogadujemy się, może w kwestiach kolorystycznych było ciężej, aczkolwiek tak. Jeżeli chodzi o technologię, jak najbardziej nadąża i rozumie po prostu i też sam bierze w tym czynny udział, bo powiedzmy sobie szczerze, że kotły wszystkie, które są tutaj w sprzedaży Hegam, są skonstruowane przez teścia mojego, czyli Henryka Gamzy. No właśnie, a jak jeździmy na targi, na wszystkich targach, na których ja byłem ze swoją firmą i byliście wy, to zawsze tata, teściu był na tych targach, więc też rozmawia z ludźmi i wie, jakie są potrzeba. Także cieszę się bardzo, że są nowe produkty, z chęcią zaproponujemy je jakby naszym klientom. Czy coś jeszcze chciałabyś powiedzieć właśnie o tym kotle na pelet? Ja bym jeszcze może pokazała tutaj naszym oglądającym, jak można załadować paliwo, jakbyś był uprzejmy podnieść klapę. Dobrze. Tutaj od góry mamy załadunek, prawda? No i jeżeli chodzi o drzwiczki dolne, to tutaj jest możliwość otwierania tych drzwiczek, więc jeszcze z takich rozwiązań właśnie konstrukcyjnych. Mam przed sobą waszą ulotkę i tutaj oczywiście piszę paliwo, pelet,
drewniane. Moc 8 kW omówiliśmy. Sprawność kotła to jest 91,08%. Czyli bardzo wysoka sprawność. Czyli bardzo wysoka. I jeśli chodzi o pył, 19 mg na metr sześcienny, czyli... Spełnia normę dla klasy A+. A+. Świetnie. No i tutaj mówiliśmy 120 kg, wymiary mówiliśmy, klasa efektywności też, więc tutaj jakby chyba wszystko omówiliśmy z tym kotłem. Ja Ci życzę dużej sprzedaży. My postaramy się dla Was sprzedać jak najwięcej tych kotłów, bo jesteśmy przekonani co do jakości, ale Wam też jako firmy Hegam znamy się już troszkę lat, także... Już długo. Także życzę Wam, żeby się wszystko fajnie po prostu Wam kręciło. Za chwilkę nakręcimy kolejny film. Będą Państwo widzieli na tym filmie też linki do tego filmu. Będziemy rozmawiać jeszcze o kolejnych produktach. Także Martynka, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję a bardzo. Za chwilę kręcimy nowy materiał. A Państwu życzę dużo zdrowia, bądźcie szczęśliwi, kochajcie się, cieszcie się tą jesienią. Mamy koło 20 października. No i grzejcie peletem. I grzejcie peletem, grzejcie też pompami ciepła, bo Martynna, tutaj ta firma Hegam to nie tylko kotły na pelet, ale też pompy ciepła, więc wiadomo, że nie wszędzie pompy ciepła, nie wszędzie pelet, nie każdy z Was wybierze to, co jest najlepsze dla Was. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Martynka, to za chwilkę poprzestawiamy, tak i kręcimy jest. Kolejny odcinek. Dziękuję. Dziękujemy.